kochani, hejka moi kochani, witam was na kanale Świat Roxy. Dzisiaj pokażę wam prezenty, które dostałam od Świętego Mikołaja na Mikołajki. No bo już oczywiście rozpakowałam. I ten. Dzisiaj jeszcze wleci vlogmas, bo to się jakby nie liczy do vlogmasu. W sumie może się liczyć, wszystko mi już jedno. No to zaczynamy. Pierwszą rzeczą jest to kalendarz adwentowy. Ja na liście napisałam kalendarz adwentowy Lindt i taki dostałam i mega się cieszę. Po prostu, no, jakby tu mam napisane rzeczy, ale ja nie wiem co jest w jakim okienku. Przepraszam, ja będę smarkać, ale coś mam dzisiaj katar. Okej, ja już jestem, więc ogólnie ja właśnie zawsze dostaję kalendarz adwentowy w Mikołajki. No więc tak, no i ja już sobie to otworzyłam, 6 czekoladek. Dwie już zjadłam. Zostało mi takim sposobem 4. 3 już zjadłam. Nie, dwie. Takim sposobem właśnie zostały mi 4. Zjadłam jednego misia i taką jedną kuleczkę. No, więc to była pierwsza rzecz. Drugą rzeczą jest taki misio. I akurat tego misia też wybierałam. W sensie na liście napisałam, jakiego chcę mieć misia. I właśnie takiego chciałam mieć. To jest Małgosia. Zrobiona przez Małgorzatę Rozenek oraz pana Paprockiego and Brzozowskiego. Więc bardzo dziękuję, że państwo zrobili takiego misia. Mega jest on milutki. Ma również kaptur. I po prostu jest on zrobiony na ludzi, na kwarantannie, którzy siedzieli, wiecie, w dresach. Ona jest przesłodki, ma taki dresik. W sumie ma, ona jest przesłodka. Ma taki dresiczek, tutaj ma łapkę i napis love. Mega mi się ona podoba i po prostu, nie wiem, jakoś ja kocham te misie z fundacji, tam mam ich więcej, właśnie na tamtej półce. Tam one stoją z tyłu akurat. Następną rzeczą z tych większych jest to spódniczka. I akurat tutaj Mikołaj mnie zaskoczył, bo nie miałam pojęcia, że dostanę dzisiaj spódniczkę. No ale dostałam. Jest ona po prostu prześliczna. Mi się mega podoba. Właśnie ja chciałam taką spódniczkę na lata 90. czy tam 80. I mega mi się ona, jak już mówiłam przed sekundką, podoba. Jest taka w kratę. Tutaj ma niektóre linie złote. W sumie srebrne, ale jest niestety dla mnie troszeczkę za mała rozmiar, ale myślę, że da się w to wepchnąć. Następną rzeczą jest to taka maseczka w płacie. Ona jest z Face Boom. Moja siostra jeszcze, święty Mikołaj jeszcze do mojej siostry takiej maseczki dorzucił, taką maseczkę w jakby takim soczku, w sensie w takim, co kubusiu na przykład w tubce, no wiecie, w takiej tubce. Ale mega się cieszę z tej maseczki. Dzisiaj sobie ją nałożę wieczorem, no bo ona jest jakby rozświetlona. A, no to mogę na dzień nałożyć. Ogólnie jeszcze w ogóle chciałam powiedzieć, że to jest na razie to dostałam, no bo jeszcze te prezentów się będzie zbierać stawiać. No właśnie, a następną, przedostatnią rzeczą, jaką dostałam, jest to pędzelek do powiek. Niestety Mikołaj troszeczkę nie trafił, ale nigdy tych pędzelków nie za wiele. Bo spójrzcie, ja już taki pędzelek mam. Dokładnie taki sam. No ale wiesz, że sobie dam do brokatów na przykład, albo do jakichś korektorów. Tak wygląda ten, co mam. Już jest troszeczkę ubrudzony. A tak wygląda ten nowy. Ale one są w ogóle, kocham te pędzelki z Elite. One są czarowe. One są czarowe. No. A już ostatnią właśnie rzeczą, jaką dostałam. Czekajcie, bo przecież... Jest to... W sumie są to takie dwie malutkie gąbeczki bananowe. Z Lovely. Ja kocham w ogóle tą firmę. Teraz możemy je sobie w sumie rozpakować. Tak, no, nie.
Dzisiaj jeszcze nie otworzyłam tego kalendarza, którego już miałam, więc teraz go z wami otworzę. Kurczaki! Możemy, to się nazywa Mini Delicious Blender Banana. Ciekawe jestem, czy to pachnie bananem, czy nie. Aha. Shit, no. Cholera, ciasno, nie. Ciasno, ciasno. Chips. Tutaj wcinamy. Opa. No przecież, no przecież, w sensie, o, udało mi się. I tutaj są właśnie te dwie gąbeczki. Ja bardzo chciałam takie gąbeczki. Tak, one pachną banankiem, o mój. Właśnie bardzo chciałam takie gąbeczki, jakie milutkie. Bardzo chciałam takie gąbeczki, dlaczego? Bo po pierwsze one są to dwie. Po drugie, bardzo łatwo się nimi dociera do trudno dostępnych miejsc. Tutaj, tutaj. I czat dzisiaj się nimi też umaluje. Oczywiście w mikołajki trzeba się malować. Robię to na vlogu właśnie. Tak wyglądają. Jezu, jak one cudownie pachną. Kocham ten zapach. Kocham ten zapach, okej? Okay? Kocham. Ja go po prostu kocham. Jezu. No. Cię w ogóle właśnie muszę się umywać. A to już inna kwestia. No. Więc teraz możemy w sumie się iść ogarnąć, bo jeszcze nie umyłam twarzy ani nie uczesałam włosów. No ale jakby ubrałam się już. Mam piękny sweterek. Świąteczny. Nadal mam zwykle czarne leggingsy, więc po co wam je jakby pokazywać. A na górze mam, proszę, laseczki piękne. Więc idziemy do łazienki.